Magazyn Sport Wydarzenia, witam Państwa. To był znakomity tydzień siatkarzy Asseco Resovii. Najpierw w meczu Ligi Mistrzów pokonali Dragons Lugano 3-0 w setach do 16, 17 i 19. Mam od kogo się zdecydowanie uczyć i od sztabu trenerskiego i od graczy, którzy tutaj w drużynie są. Nie będę wszystkich wymieniał, bo naprawdę wszyscy są ze światowego topu i od każdego mogę coś wyciągnąć. Świetny mecz w debiucie przed rzeszowską publicznością zaliczył Bartosz Kurek, reprezentant Polski. Drużyna i taki rozwój indywidualny przez rywalizację i przez możliwość nauki od najlepszych naprawdę zawodników już nie tylko w kraju, ale myślę, że na świecie. A w sobotni wieczór w hali pod promie drugi mecz tego sezonu plus ligi i zarazem inauguracja, jeśli chodzi o sezon ligowy w Rzeszowie. W hali pod promie resowiacy gościli drużynę BBTS-u Bielsko-Biała. Łatwo rozstrzygnęli to spotkanie na swoją korzyść, wygrywając w trzech setach do 21, 17 i 18. Przed meczem mówiłem, że nie spodziewam się innego wyniku niż szybkie 3-0 dla nas i jestem zadowolony, że nam się udało. A w drugiej lidze siatkarzy mecz na szczycie. W Sanoku lider rozgrywek grupy szóstej, zespół TSV, w derbowym pojedynku gościł Karpaty Krosno. Gospodarze, zielone koszulki, w tym sezonie jeszcze meczu nie przegrali, ba nawet nie stracili choćby jednego seta i w tym spotkaniu także byli faworytem, choć Karpaty przed spotkaniem zapowiadały, że jadą do Sanoka powalczyć przynajmniej o jeden punkt. Już pierwszy set tego spotkania zwiastował spore emocje. Set grany na przewagi. Karpaty zwyciężyły do 31, a więc długo trwało to widowisko w pierwszym secie, ponad 35 minut. Później jednak na parkiecie rządzili już gospodarze. W drugim secie wygrali do 21. W trzecim pokonali rywali aż do 12. Czwarta partia to znów zacięty pojedynek, znów grany na przewagi. Drużyna gospodarzy w końcówce osiągnęła jednak minimalną przewagę i udało się wygrać 27 do 25. Tym samym Sanoczanie wprawdzie stracili pierwszego seta w tych rozgrywkach, ale jeszcze nie stracili punktu. Krośnianie mieli ogromną ochotę na to, aby wywieźć z Sanoka właśnie choćby ten jeden punkt. Liczyliśmy, że chociaż punkt tutaj wywieziemy, jest teren gorący. Potem mamy Bochnię i Robczyce. To są zespoły, które aspirują do czwórki. Bardzo byśmy się cieszyli, jeżeli byśmy zdobyli tutaj punkt. Niestety się nie udało, ale nie zahamujemy się, absolutnie. Myślę, że postawiliśmy warunki Sanokowi takie, że mogą sobie to przemyśleć, że na pewno będą mogli się z nami liczyć. Pominąwszy jednego seta, to było gorąco. Mecz grany na styku, o takim dużym natężeniu emocjonalnym. Przede wszystkim bardzo równy i siatkarsko wysoki poziom był prezentowany przez obie drużyny. Mecz był naprawdę ciężki. No, Krosno zagrało bardzo dobrą siatkówkę. Oprócz tego trzeciego seta, gdzie przegrali do 11, było widać, że dużo ryzykują. Mocno strzelali na zagrywce. No, nam się przytrafiały pewne błędy niepotrzebne. Ale całe szczęście pokazaliśmy, że w końcówkach możemy grać, że też jesteśmy mocni. Myśmy ryzykowali bardzo zagrywką, bo z takim zespołem jak jest Sanok, jak nie zaryzykujemy, to nie mielibyśmy tutaj czego szukać. No, po części przyniosło to jakiś taki pozytywny efekt, no, ale tej końcówce tego szczęścia brakło. Szymek fajnie uderzył tam po prostej, dosłownie 5 cm w drugą stronę jest, ale to nie ma co gdybać. No, zagraliśmy fajny mecz. Szkoda punktu, bo był już tak już na wyciągnięcie ręki, a to już by było takie spełnienie nasze. No, spełnienie byłoby zwycięstwo oczywiście, ale jak na derby byłby całkiem fajny wynik. My byśmy wyjechali zadowoleni, a tak to lekka gorycz. W drugim derbowym pojedynku zwycięstwo drużyny z Niebylca. Bez wygranych ekipy błękitnych Wisłoka i AKS-u. W drugiej lidze pań zwycięstwo Jarosławianek, porażka Mielczanek. W pierwszej lidze pań wygrana Karpat.
Pierwsza Liga Koszykarzy to już ósma runda spotkań. We własnej hali zespół Max Elektro z Sokoła Łańcut podejmował drużynę Mickiewicza Katowice. Podopieczni trenera Dariusza Kaszowskiego w poprzedniej rundzie grali mecz na szczycie ligi w Warszawie z Legią, no i tam niestety ulegli graczom ze stolicy, rozgrywając tak naprawdę tylko dobre zawody w czwartej kwarcie. Tu kibice liczyli na zwycięstwo i łańcucianie od początku narzucili swój rytm gry rywalom z Katowic. Pierwszą kwartę wygrali aż 29 do 11, a więc 18 punktami. W drugiej także okazało zwycięstwo grających w żółto-czarnych strojach łańcucian 28 do 14 i przy prowadzeniu 57 do 25 jasne było, że gospodarze tego meczu przegrać nie mogą. Kwestią nie wiadomo było tylko rozmiary tego zwycięstwa i to, czy łańcucianom w tym sezonie wreszcie uda się dobić do granicy 100 punktów. Trzecia odsłona także dla gospodarzy, byli lepsi o kolejnych 10 punktów i ta przewaga wzrosła już do 42 oczek. W czwartej kwarcie łańcucianie także punktowali, ale czas biegł nieubłaganie. W końcówce kilka nieskutecznych akcji, wreszcie rzuty osobiste Tomasza Pisarczyka w ostatniej minucie spotkania przesądziły sprawę na korzyść 100-punktowego zwycięstwa Sokołów. Łańcucianie wygrali 100 do 49. Setka nie była najważniejszym elementem w dzisiejszym spotkaniu. Chcieliśmy zagrać dobre zawody. Chciałem, żeby zespół trzymał koncentrację od początku do końca, żeby był agresywny w obronie. Troszeczkę, żeby był pobudzony bardziej po tej porażce z Legią Warszawa. Myślę, że udało się to zrealizować. Wynik końcowy tym bardziej cieszy, że jest tak okazały. Zespół praktycznie zrealizował wszystkie założenia przedmeczowe. Mogliśmy grać bardzo szerokim składem i to nie w samej końcówce spotkania, tylko już w pierwszej połowie. Także zespół spisał się na piątkę. Najlepszym zawodnikiem meczu wybrano Tomasza Pisarczyka. Zdobył 23 punkty, zebrał 12 piłek, zanotował tak zwany double-double. Jestem zaskoczony, bo jak się gra, to się nawet nie wie, co się na tym boisku do końca robi. Także tym bardziej jestem zaskoczony i zadowolony, że przyczyniłem się do tego wyniku na tablicy. Krośnianie także osiągnęli 100-punktową zdobycz. Drużyna Miasta Szkła pokonała w Siedlcach SKK 100 do 69 i z kompletem zwycięstw prowadzi w tabeli. Teraz pora na piłkę ręczną. Pierwsza liga i mecz Czuwaju z KS PRM Końskie, zakończony zwycięstwem gospodarzy jedną bramką po emocjonującej końcówce. Tym samym podopieczni trenera Przemysława Korobczaka wrócili na ścieżkę zwycięstwa. Po 5 minutach w tym spotkaniu gospodarze prowadzili, rozpoczęli lepiej to spotkanie, ten pojedynek, no ale nikt nie przypuszczał, że wkrótce goście zdominują miejscowych. Z wyniku 6 do 5 dla Czuwaju zespół gości doprowadził do stanu 14 do 7, a więc aż do 7-bramkowego prowadzenia. W tym okresie gry Czuwaj przegrał aż 1 do 9, gospodarzom praktycznie nic nie wychodziło. No ale w końcówce pierwszej połowy trochę tych strat zdołali odrobić. Do przerwy goście jednak prowadzili 4 bramkami 18 do 14. Mocne uderzenie na początku drugiej połowy w wykonaniu gospodarzy pozwoliło im nawiązać kontakt bramkowy z rywalami, ale dopiero po kilku minutach harcerze zaczęli grać jak z nut, wręcz perfekcyjnie, zwłaszcza w defensywie, bowiem przez niemal 10 minut nie dali sobie rzucić ani jednej bramki. Ofensywa również działała bez zarzutu, Przemyślani objęli prowadzenie 25 do 22. W 45 minucie, no i te ostatnie kilkanaście minut zapowiadało się emocjonująco i rzeczywiście było w tym sporo emocji. Minutę przed końcem rywale doprowadzili do wyrównania 31 do 31, a gospodarze grali już wtedy w osłabieniu. Dwuminutową karę otrzymał Stanisław Makowiejew. Pomimo tego
Przemyślanie zdołali przeprowadzić akcję ofensywną zakończoną zdobyciem bramki. Paweł Stołowski, rywalom zostało 30 sekund, ale Przemyślanie utrzymali prowadzenie i utrzymali zwycięstwo 32-31. No spodziewaliśmy się ciężkiego meczu, zawsze z Końskimi są zacięte boje. No chwała Bogu, udało nam się dzisiaj wyjść zwycięsko z tego. Już nie będę komentował całej gry, natomiast, bo już wróciliśmy z dalekiej podróży, ale myślę, że chłopcy zmobilizowali się w końcówce i dlatego to było powodem sukcesu. No i bardzo dobra postawa Jana Szczepańca w bramce. 16. runda drugiej ligi piłkarskiej, liderująca w rozgrywkach Mielecka Stal. Brała się do Zambrowa na mecz z Olimpią, a więc z Beniaminkiem rozgrywek. Mielczanie w białych strojach. To spotkanie rozstrzygnęło się tuż przed przerwą. Po rzucie rożnym celnym strzałem popisał się Sebastian Zalepa. Stal objęła prowadzenie 1-0, które utrzymała do końca spotkania. Chociaż punkt powinien zostać w Zambrowie, bo do przerwy po stałych fragmentach gry mieliśmy dwie dogodne sytuacje i w drugiej części spotkania trzy razy praktycznie piłka zatęczyła na linii. Tu nikt nikomu nie zarzuci braku zaangażowania, ambicji, walki. Cieszę się, że w tak wyrównanym meczu byliśmy w stanie zdobyć tą zwycięską bramkę, wygrać ten mecz, bo jechaliśmy tutaj naprawdę na taką piłkarską wojnę. Piłkarską wojnę stoczyła także Siarka Tarnobrzeg w Tychach w meczu przeciwko GKS-owi na nowoczesnym, oddanym w tym roku do użytku stadionie w obecności ponad 4000 kibiców. W Tarnobrzeżanie żółto-czarne stroje od początku toczyli wyrównany i zacięty bój z trudnym przecież rywalem. Pierwsza połowa w samej końcówce tej części meczu. Rzut karny dla Tarnobrzeżan. Ta decyzja sędziego wzbudziła trochę kontrowersji, ale Marcin Stefanik 11 pewnym strzałem zamienił na bramkę i do przerwy Tarnobrzeżanie prowadzili w Tychach 1-0. Ale piłkarski mecz składa się z dwóch połówek. W drugiej do ataku ruszyli gospodarze i obrona Siarki coraz była w poważnych opałach. Groźne sytuacje Tyszanie stwarzali także ze stałych fragmentów gry i właśnie w 64 minucie stały fragment gry przyniósł im wyrównanie. Głową celnie strzelał Tomasz Buczek. Było 1-1. Gospodarze nie poprzestali na tym. W dalszym ciągu atakowali tarnobrzeską bramkę. O sporym szczęściu mógł mówić tak golkiper Siarki, jak i obrońcy miejscowych. No ale to szczęście przestało się uśmiechać do Siarki w 73 minucie, gdy Jakub Więcek otrzymał drugą żółtą kartkę za dość problematyczny faul. No i znów ruszyły ataki Tyszan na bramkę Siarki. 6 minut przed końcem. Szczęście ostatecznie opuściło podopiecznych trenera Włodzimierza Gąsiora. Piotr Okuniewicz wypuszczony w uliczkę 2-1. GKS Tychy wygrywa z Siarką Tarnobrzeg. Gratuluję przede wszystkim 3 punktów, które zdobyli gospodarze, którzy w drugiej połowie byli lepszą drużyną, stworzyli więcej sytuacji, wygrali ten mecz. Pierwsza połowa chyba należała do nas. Szkoda, ponieważ no nie mamy aż tak wartościowej ławki rezerwowej, jakie ma kilka z Tychy. Poza tym dla mnie już dyskusyjne sprawy są kartek i fauli, jakie sędzia nie widział w pierwszej połowie, a w drugiej połowie nas obdzieli kartkami. To chyba zadecydowało o tym, że schodzimy w przeganie. Chociaż nie ujmując i ambicji, i woli walki, i tego determinacji gospodarzom, którzy dążyli do najlepszego rezultatu. Podobnie gramy mecze, na połowach było podobnie, też my kończyli w dziesiątkę i przegraliśmy 3-1, tym razem 2-1. Jeszcze raz gratuluję gospodarzom dobrego wyniku. Wydaje mi się, że w pełni zasłużyliśmy dzisiaj na zdobycie 3 punktów. To było dla nas trudne spotkanie, przede wszystkim z perspektywy całego tygodnia, ostatniej porażki w Radomiu.
Musieliśmy wykonać bardzo dużo takiej pracy wewnątrz drużyny mentalnej. Myślę, że tutaj trzeba podkreślić, że taka praca całościowa w klubie tutaj nastąpiła. Wszystkim bardzo zależało na tym, żeby podnieść drużynę do wartości zwycięstwa i dzisiaj to się udało z perspektywy boiska. Taki bardzo ważny czynnik tego spotkania to myślę to, że przegrywaliśmy do przerwy 0-1. To był naprawdę trudny moment dla zawodników, ale to, co sobie tam gdzieś w szatni założyliśmy i to, co sobie mówiliśmy, na pewno odniosło skutek, bo na boisku widzieliśmy jeszcze lepiej grający zespół. Myślę, że zagraliśmy oprócz tego, że zdeterminowanie, to zagraliśmy jeszcze takie spotkanie, myślę, że jakościowe. I w końcu dołożyliśmy bramki. Są asysty, są dwie bramki, także to jest ta wartość dodatnia, która dała dzisiaj 3 punkty. Po 16 rundach liderem pozostaje Stal Mielec, ma 36 punktów. O jeden wyprzedza Wisłę Puławy, Stal Stalowa Wola na 4. miejscu, Siarka na 8. Siedemnasta runda trzeciej ligi piłkarskiej w meczu na szczycie. Wicelider Resowia na stadionie przy ulicy Wyspiańskiego gościła lubelski Motor. Goście w żółtych koszulkach i to oni w pierwszej połowie byli stroną atakującą. Sporo szczęścia rzeszowskiego bramkarza Marcina Pietryki i rzeszowskiej defensywy, ale Resowia też miała swoje okazje. Przed momentem Przemysław Pyrdek, to 26. minuta spotkania, choć uczciwie trzeba przyznać, że lublinianie dopingowani przez ponad 100-osobową grupę kibiców w ciągu pierwszej połowy stworzyli kilka naprawdę groźnych sytuacji strzeleckich. 0-0. A drugie 45 minut to już bardzo dobra gra Resowi w ofensywie. Kilkakrotnie lubelski bramkarz Krzysztof Żukowski mógł mówić o sporym szczęściu. 60. minuta, przed momentem Przemysław Pyrdek w odpowiedzi. Marcin Pietryka pewnie wyłapał piłkę po strzale głową Kamila Stachyry, a to już 69. minuta spotkania. Znów w roli głównej mógł wystąpić Przemysław Pyrdek. Broni jego strzał Krzysztof Żukowski. 76. minuta spotkania. Tym razem w roli głównej po podaniu Przemysława Pyrdka Szymon Kaliniec, ale jego uderzenie ponad bramką Motoru. 87. minuta spotkania, jedna z nielicznych akcji ofensywnych lublinian, no i dość nieszczęśliwa interwencja Sebastiana Fedana. Wpakował piłkę do własnej bramki, samobój i prowadzenie lublinian 1-0. Kibice już zaczęli opuszczać stadion, ale w doliczonym czasie gry, a właściwie w ostatniej sekundzie doliczonego czasu gry, Przemysław Pyrdek po podaniu od Radosława Adamskiego wyrównał stan meczu na 1-1. Jego strzał i ten gol z pewnością może kandydować do miana trafienia sezonu. Resowia Motor 1-1. Z przebiegu meczu powinniśmy być zadowoleni. Bramka dosyć przypadkowa, samobójcza. No ale tak, gramy do końca, opłacał się. Mieliśmy swoje sytuacje, powinniśmy je wcześniej wykorzystać, no ale szanujemy ten punkt i walczymy do końca. Gol sezonu, myślę, że się szuka. Nie, to ja tego nie wybieram. Cieszę się z bramki, oczywiście brawa dla całej drużyny i to jest najważniejsze. Czy gol sezonu zobaczymy? Emocji było sporo, kilka sytuacji dość ciekawych. Rezultat dla nas niekorzystny, bo prowadziliśmy jednak pod koniec spotkania. Bramka w doliczonym czasie gry dla Resowi ładna i trzeba oddać Resowi, że ciekawie w piłkę grała. Przed golem dla Motoru Resowia powinna już prowadzić przynajmniej 2-0. Tak jak powiedzieliśmy w szatni, ten gol samobójczy Sebastiana Fedana właściwie w takiej sytuacji, w tych okolicznościach powinien być golem kontaktowym, bo tych sytuacji z naszej strony było dużo. Bramka jaką zdobył Pyrdek, no, określa się krótko stadiony świata, wielka klasa.
Chcieliśmy też podziękować. Słowa uznania należą się też kibicom Resowi za wielkie słowa wsparcia w kierunku Sebastiana Fedana po meczu. Przez większość, część spotkań nam się udawało. Oczywiście Resowia stworzyła 2-3 groźne sytuacje. 2 razy po naszych indywidualnych błędach, nawet zagrania, jakbym powiedział. I na pewno jeszcze po wrzutach z autu, gdzie to mocno gdzieś tam szwankowała ta asekuracja. Niemniej, tak jak mówię, graliśmy konsekwentnie, dokonaliśmy, uważam, dobrych zmian i jak to w życiu bywa, tak? W 95, właściwie już po czasie, zawodnik gości naprawdę uderzył, można powiedzieć, strzał życia, wpadła bramka, remis. Krośnieńskie Karpaty, niebieskie koszulki miały szansę na punktowe zrównanie się z Motorem. Krośnianie wybrali się do Lubartowa na mecz z Lewartem, a więc pogromcą Lublinian z poprzedniej kolejki. Świetny początek tego spotkania, 2 bramki Karpat. Najpierw Bartłomiej Buczek, następnie Jaromir Skiba i po pół godziny gry Krośnianie prowadzili 2-0, ale rywale zaraz zdobyli kontaktową bramkę, a tuż przed przerwą Tomasz Mitura wyrównał z rzutu karnego. Wynik 2-2 utrzymał się do końca spotkania. Jesteśmy zadowoleni teraz z wynikiem, bo prowadziliśmy 2-0. Okazało się, że jesteśmy dobroduszni. Rozdaliśmy 2 prezenty. Przeciwnik tak naprawdę z naszych błędów indywidualnych, zespołowych, bardzo prostych, wyrównał na 2-2 i trudno było nam później stworzyć jakieś sytuacje. Po 16 rundach na czele tabeli Motor Lublin ma 34 punkty, tyle samo zgromadziła Rzeszowska Stal, Resowia i Karpaty mają o 2 punkty mniej. W tygodniu rozstrzygną się losy tytułu rajdowego mistrza Polski. Finałowa batalia zostanie stoczona na Podkarpaciu podczas drugiego rajdu Arłamów rozgrywanego na trasach we wschodniej części naszego województwa. O tytuł walczy 3 zawodników, Łukasz Chaba i Francuz Brian Bouffier i pochodzący z Rzeszowa Grzegorz Grzyb. Ten ostatni ma najwięcej zgromadzonych punktów w klasyfikacji generalnej, ale system odliczania jednej najsłabiej punktowanej imprezy w sezonie sprawia, że walka o tytuł trwać będzie zapewne do ostatniego odcinka specjalnego rajdu. Rywalizacja jest do końca ciekawa, bo jest 3 kandydatów do tytułu mistrza Polski w klasyfikacji generalnej. Zresztą jest też kilka klas jeszcze nierozstrzygniętych. Frekwencja jest mniejsza, bo mamy tylko 28 załóg i ubolewam nad tym, że jest tak mało załóg. Natomiast w niektórych klasach już jest rywalizacja rozstrzygnięta i myślę, że ze względów i finansowych i z tego powodu, że tam już nie ma o co jechać, te załogi po prostu nie przyjechały. Ja się spodziewałem frekwencji 80-70-80 załóg po połączeniu tych 2 cykli rajdowego Pucharu Polski i rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. I tak było praktycznie przez cały sezon. Przez tylko 2 rajdy w ciągu tych 7 odbytych w tej chwili były z frekwencją około 50. Natomiast wszystkie pozostałe były nawet ponad 80 frekwencja. No ten rajd jest dziwnym rajdem. Jest daleko, jest nieznany dla zawodników. Te budżety się gdzieś kończą, te samochody się gdzieś posypały, już nie ma za co odbudować. No tych, mówię, troszkę załóg jest mniej niż na pozostałych rajdach, natomiast mi się wydaje, że to był ruch w dobrym kierunku. Organizatorzy z Automobil Klubu Rzeszowskiego przygotowali trasę składającą się z 9 odcinków specjalnych. Po piątkowym starcie na Przemyskim Rynku załogi rywalizować będą na osie Rokietnica oraz próbie zlokalizowanej w samym Przemyślu na tak zwanym Kopcu Tatarskim. Drugi etap to próby Huta Brzuska, Pruchnik i końcowy OS Bircza, rozgrywany jako tzw. Power Stage. Można tam będzie zdobyć dodatkowe punkty i niewykluczone, że to ta próba zadecyduje o losach mistrzowskiego tytułu. No na pewno będzie to jedno z ciekawszych zakończeń, ponieważ 3 zawodników będzie walczyło jeszcze o tytuł mistrza Polski. Także na rajdzie Arłamów wszystko się rozstrzygnie w kwestii mistrza Polski. Co możemy powiedzieć o trasie tegorocznego rajdu? Jest mocno zmieniona w porównaniu z poprzednim rokiem. Jakie są nowości? No jest troszkę nowości, ponieważ zorganizowaliśmy całkiem nowe odcinki w gminie. Jeden w gminie Bircza, drugi w gminie Rokietnica. W gminie Rokietnica nigdy tam nie szedł odcinek specjalny i dlatego to będzie całkiem nowy odcinek, taki bardzo techniczny, ciekawy odcinek. Natomiast zostaje odcinek Pruchnik, bardzo ciekawej konfiguracji, bardzo trudny odcinek.
Power Stage, który jest zorganizowany w centrum Birczy. Będziemy jeździć 3 kółka w samym centrum Birczy, także też bardzo ciekawy odcinek, gdzie będzie można zobaczyć samochód kilka razy, zarówno w Przemyślu tak samo będzie można zobaczyć ten samochód kilka razy, ponieważ też będzie 4 pętle wokół Kopca Tatarskiego. Rajd zakończy się w sobotnie popołudnie w Arłamowie. Na relacje z tras zapraszamy do telewizji Rzeszów.